Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Aneta Kamińska i jestem twórczynią produktów rozwojowych dla kobiet. Produktów rozwojowych, materiałów dla kobiet o szczególnym przeznaczeniu. O takim przeznaczeniu, aby każda z nas dotarła do swojego wewnętrznego źródła mocy. O tych produktach opowiem Wam w drugiej części naszego spotkania, a praktycznie troszeczkę na samym końcu, a dzisiaj spotkałyśmy się tutaj po to, abym opowiedziała Wam o poczuciu własnej wartości. Jest to przepiękny prezent firmy Estgen dla wszystkich klientów i klientek, ale przede wszystkim dla kobiet, dlatego że ta przestrzeń Estgenu, nie ukrywajmy, jest bardzo, bardzo kobieca i tutaj właśnie w takich rozmowach pomiędzy kobietami uważam, że bardzo istotnym tematem jest właśnie temat poczucia własnej wartości. Ale zanim zaczniemy właśnie mówić o tej wartości, chciałabym się z Wami podzielić pewnymi słowami, które mi zapadły bardzo głęboko w pamięć i które w ogóle umieściłam w swoich social mediach na takim dość kluczowym miejscu, dlatego że wszystkie działania, które podejmuję, czyli czy to są właśnie produkty, które tworzę, czy kursy, podejmuję z takiego poziomu, że chciałabym, aby każda kobieta nie musiała czuć się ratowana, ale by każda kobieta znalazła drogę do swojego wnętrza. I właśnie te słowa, które mi zapadły głęboko w serce i które chciałabym, żeby zapadły głęboko w serce również Wam, brzmią: kobiety nie potrzebują ratunku. Kobiety potrzebują wiedzy, jak dotrzeć do swojego wewnętrznego źródła mocy. I chciałabym, aby dzisiejsze to spotkanie zawierało w sobie właśnie wiedzę do tego, jak każda z nas może docierać do swojego wewnętrznego źródła mocy. Słuchajcie, wewnętrzne źródło mocy tak naprawdę bardzo mocno łączy się z poczuciem wartości. I wiem, że w obecnej przestrzeni internetowej, w obecnej przestrzeni rozwojowej tak naprawdę bardzo dużo mówi się o budowaniu swojego poczucia wartości. Natomiast ja nie będę Wam wcale mówiła o budowaniu swojego poczucia własnej wartości, ponieważ ja mam zupełnie inny na to pomysł. Ja chciałabym Was prosić dzisiaj o zaakceptowanie swojej wartości, nie budowanie. Ponieważ ja uważam, że każda z nas, każdy człowiek, tak? Ale ja tutaj jestem i zresztą moją specjalizacją jest praca z kobietami, więc będę tutaj skupiała się na naszej, tej kobiecej części, tak? Że każda kobieta, każdy człowiek, każda kobieta jest wartością. I tak naprawdę my nie potrzebujemy budować tej wartości, tego poczucia własnej wartości. Jedyną pracę, jaką musimy wykonać tutaj w tym kierunku, to jest zaakceptowanie tego, że ty, ja, każda z nas jest wartością. I właśnie to słowo akceptacja swojej wartości ma ogromne znaczenie. Bo pomyślmy teraz, jeżeli na pewno się ze mną zgadzasz, jest jakaś potężna siła, bez względu na to, jak ją nazwiemy, która stworzyła ten świat, ten wszechświat, to ty, tą naturę, tak? I możemy zauważyć, że każda część natury, każda część świata jest absolutnie perfekcyjna, tak? To na pewno nie trudno jest zauważyć. I teraz pomyśl sobie, ty jesteś perfekcyjną częścią tego świata. I skoro cały ten świat jest naprawdę stworzony i przemyślany jest każdy detal jego istnienia, to dlaczego ty, jako istota tutaj, miałabyś nie być perfekcyjna i doskonała? Celem twojego życia jest tutaj właśnie zrozumienie i uwierzenie w to, że jesteś absolutną doskonałością. Dlatego
Ja uważam, że my zbyt wiele czasu poświęcamy na to, aby budować swoją wartość. I w momencie, kiedy mówimy, że mamy coś zbudować, tak? To tak naprawdę, czy mówimy, że mamy zbudować dom, czy że mamy zbudować firmę, to najczęściej jest tak, że mówimy, że mamy to zbudować od podstaw, czyli z jakiś stan zero i dopiero to zaczynamy budować. Natomiast ja proszę Ciebie dzisiaj, abyś zupełnie inaczej spojrzała na samo pojęcie wartości. Ja bym chciała dzisiaj Cię prosić, abyś Ty jedyne, co musisz zrobić, to zaakceptować swoją wartość. I teraz dziewczyny, jeżeli to nastąpi, jeżeli pracę, którą włożymy, oczywiście ona jest rozłożona na pewne etapy i tak dalej, ale jeżeli my zaakceptujemy swoją wartość, to zapewniam Cię, że wszystkie później wybory, wszystkie rzeczy, zmiany, które nastąpią w Twoim życiu, wszystkie Twoje decyzje, które będziesz podejmowała z tego poziomu akceptacji swojej wartości, będą zupełnie i skrajnie różne niż te, które zaczniesz podejmować z poziomu braku, z poziomu tego, że czujesz się niekompletna, że musisz dopiero tą wartość zacząć budować. Słuchajcie, oczywiście, że to wszystko nie jest takie proste, dlatego że my przez całe lata gromadziłyśmy w sobie ogromne ilości programów, schematów, które tak naprawdę sprowadzały się do tego, że mówiły nam zupełnie coś innego właśnie, że my tą wartością nie jesteśmy. I taki podstawowy w zasadzie program naprawdę prawie każdej kobiety, a przynajmniej bardzo wielu kobiet, to jest schemat bycia ofiarą. I wcale nie chodzi mi tutaj o to, że my na co dzień się tak czujemy jak ofiary, tak? Ale że bardzo wiele naszych zachowań jest przez ten program i przez ten schemat determinowanych. I słuchajcie, co tak naprawdę oznacza to bycie ofiarą, tak? Jakbyśmy się zastanowiły tak przez chwilę, co oznacza, czym się charakteryzuje taka ofiara, tak? To pierwszą rzeczą, którą myślę, że tutaj mogłybyśmy wymienić, to jest to, że ofiara uważa, że ona nie ma wyboru. Że ofiara uważa, że ona nie jest w stanie podejmować żadnych decyzji, tak? Ofiara nie bierze odpowiedzialności za swoje życie i właśnie w wyniku tego potrzebuje ratunku. Teraz tak, jeżeli ja nie biorę odpowiedzialności za moje życie, tylko cały czas zdaję się na kogoś innego, to jeżeli te decyzje kogoś innego, jeżeli te decyzje, które w moim życiu są podejmowane, to co się wówczas dzieje? Jeżeli one są złe, to ja mam wtedy kogoś, na kogo ja to mogę zrzucić, bo przecież to nie ja podejmowałam te decyzje. I jeżeli coś się dzieje złego w moim życiu, jeżeli dzieje się coś, w moim życiu coś, z czym ja się nie zgadzam, co mnie rani, przez co ja cierpię, to przecież to nie ja jestem winna, tak? I zastanówcie się, jak to mocno determinuje nasze życie. I teraz właśnie, jeżeli mi się coś nie podoba w moim życiu, tak? To zawsze mogę zrzucić to na świat zewnętrzny, na to, że ktoś mnie zdenerwował, że ktoś jest odpowiedzialny za to, że ja się źle czuję, że ktoś jest odpowiedzialny za to, że ja cierpię, tak? To jest typowy schemat ofiary. I właśnie chciałabym, żebyście tutaj tak szybciutko przeanalizowały, czy zdarza się Wam w Waszym życiu właśnie powiedzieć, że coś się dzieje w wyniku okoliczności zewnętrznych. Bo mi wielokrotnie się to zdarzało, i nie ukrywam, do tej pory jeszcze łapę się na takim automatycznym czasami myśleniu, że chciałabym zrzucić odpowiedzialność na świat zewnętrzny. Tymczasem tak naprawdę to nigdy nie jest odpowiedzialny świat zewnętrzny za to, co się dzieje w naszym życiu. Wszystkie te wybory i decyzje podejmujemy my.
I najczęściej podejmujemy je właśnie w wyniku tego, że nie czujemy się wystarczająco dobre, wystarczająco wartościowe. Dziewczyny, chciałabym tutaj zadać Wam kolejne, niesamowicie takie odkrywcze pytanie, chociaż bardzo proste. Jakbym Was zapytała, kto decyduje o Waszej wartości? Jaka by była Wasza odpowiedź? I myślę, że wiele z nas, wiele z Was odpowiedziałoby, no ja, ale czy na pewno? Zobaczcie, czy to jest tak, że naprawdę to ja decyduję z poziomu mojego serca o mojej wartości? Czy to przypadkiem nie jest tak, że jesteśmy cały czas w wyniku właśnie tych programów i tych schematów, jesteśmy przekierowane do tego, aby to świat zewnętrzny decydował o naszej wartości? Zobaczcie, możemy sobie tutaj bardzo proste przykłady podać, tak? Bardzo często porównujemy się między sobą, tak? Kto wygląda lepiej, kto wygląda gorzej. Porównujemy się na zasadzie różnego rodzaju trendów, na zasadzie różnego rodzaju wyznaczników, które dostarcza nam tak naprawdę do tego świat zewnętrzny. Social media są pełne teraz tego, jak powinnaś wyglądać, jak powinnaś się ubierać, jak powinnaś się zachowywać, jakie powinnaś mieć wykształcenie. I w momencie, oczywiście zakładamy tutaj to, że zakładam to, że mamy takie gdzieś w środku wrażenie, że to jest iluzja, tak? Ale mimo wszystko jest tak silna presja, że my jej ulegamy i przez chwilę nawet scrollując Instagram czy Facebooka, tak? Znajdujemy tam kobiety, czy sytuacje, czy domy, czy jakieś inne rzeczy, do których od razu momentalnie się porównujemy. I teraz, po takim wstępie, powiedzcie mi, czy naprawdę to Ty decydujesz o swojej wartości? Czy w świetle tego, co powiedziałyśmy, czy to jest tak, że Ty decydujesz o swojej wartości? No myślę, że teraz już nie. Że teraz już staje się to dla nas oczywiste, że tak nie jest. Że my tak bardzo ulegamy presji świata zewnętrznego, że to świat zewnętrzny mówi nam, na ile jesteśmy wartościowe. Jeśli jesteś taka, taka, taka i taka, to jesteś wartościowa. A jeżeli jesteś taka, taka i taka, to już wartościowa nie jesteś. Słuchajcie, tak naprawdę właśnie o swojej wartości pozwalamy decydować światu zewnętrznemu. I w momencie, kiedy pozwalamy, to tak naprawdę oddajemy do świata zewnętrznego całą swoją wewnętrzną moc. Gdyby przełożyć to na taki przykład, tak? Zaraz Wam dokładnie to wytłumaczę, bo gdyby to przełożyć na taki przykład, że taki już całkowicie, być może trochę abstrakcyjny, ale dość dobrze ilustrujący tą całą sytuację, to wyobraź sobie teraz, że wychodzisz na ulicę, tak? I spotykasz człowieka, podchodzisz do niego i pytasz się, przepraszam bardzo, czy może mi Pan powiedzieć, czy Pani, jaka jest moja wartość? A ten człowiek, w zależności od tego, czy ma dobry nastrój, czy ma akurat, czy jest w dobrym, czy w złym humorze, czy ma określony poziom świadomości, otrzymujesz od niego wiadomość. Nie, jesteś beznadziejna, dlatego że na przykład nie masz wyższego wykształcenia, tak? I my przyjmujemy tą odpowiedź i zamiast się zastanowić, co naprawdę my czujemy na swój temat, to przyjmujemy ją bardzo często, mówiąc, aha, no rzeczywiście, ma Pan rację.
Wiem, dziewczyny, że ten przykład jest taki troszkę abstrakcyjny, ale chciałam Wam powiedzieć, że w życiu normalnym, takim zwykłym, codziennym, właśnie my bardzo często oddajemy nad sobą moc innym ludziom, bo pozwalamy im decydować o naszej wartości. Za każdym razem, jak pozwalasz decydować o swojej wartości światu zewnętrznemu, oddajesz do świata zewnętrznego swoją moc. I teraz właśnie by zrozumieć i docenić tą moc wyboru swoich myśli, swoich emocji, trzeba wyjść właśnie z tego głęboko zakorzenionego schematu ofiary. I teraz powiem Wam, że bardzo łatwo jest zauważyć, kiedy nasze myśli, nasze emocje i nasze działania nie płyną z tego poziomu wewnętrznej akceptacji swojej wartości. Kiedy one właśnie płyną z tego miejsca braku, czyli z tego miejsca poczucia bycia ofiarą. I tak jak Wam wcześniej powiedziałam, ofiara nie decyduje o swojej wartości. Ofiara już z góry ma określony schemat. Jestem niewartościowa. Jestem, wymagam ratunku. Najlepiej, żeby ktoś podjął za mnie decyzje dotyczące mojego życia. Natomiast osoba, która czuje się wartością, kobieta, która czuje się wartością, będzie zupełnie inaczej podejmowała decyzje. I tutaj chciałabym Wam powiedzieć, że ten moment, kiedy zaczynamy podejmować decyzje z poziomu akceptacji swojej wartości, jest takim momentem całkowicie przełomowym. I on dotyczy tak naprawdę absolutnie całego naszego życia. I dajmy takie proste przykłady, tak? Takie proste przykłady, kiedy podejmujesz decyzję z poziomu swojej wartości, a kiedy podejmujesz decyzję z poziomu programu właśnie bycia ofiarą, z poziomu programu, że ja na nic nie zasługuję, niech każdy decyduje za mnie, ja nie mogę wziąć, nie jestem godna, nie jestem właśnie wartościowa na tyle, żeby zadecydować o swoim życiu. I przejdźmy teraz do takich podstawowych dziedzin naszego życia. Coś na początek coś bardzo prostego. Niech to będzie dieta, tak? Niech to będzie dieta, niech to będzie coś, z czym każda kobieta w swoim życiu na pewno się spotkała, z czym na pewno miałyście już do czynienia. I teraz tak, decydujesz, że chciałabyś pięknie wyglądać, więc stwierdzasz, że przechodzisz na dietę, tak? I teraz osoba, która robi to z poziomu ofiary, mówi tak, o matko, jestem taka beznadziejna, muszę, to jest też kluczowe słowo dla ofiary, muszę teraz katować się tutaj dietami po to, żeby lepiej wyglądać, po to, żeby porównanie, wyglądać jak inne kobiety, ta wygląda tak pięknie, tamta tak pięknie, a ja tutaj tak beznadziejnie, więc dobra, już będę jadła to, to i to, żeby wyglądać lepiej. No i jak się spodziewacie, jak pewnie wiele z nas już to przerabiało, wszystko, cały proces trwa tam tydzień czy dwa, jesteśmy umęczone tą dietą, jesteśmy już zdenerwowane, chce nam się właśnie tych produktów, które nie powinnyśmy jeść, tak, i tak dalej, ale w głowie cały czas jest ten obraz, że nie, no zrobię to, dam radę, tak, wiem, beznadziejnie, ale dam radę. Natomiast gdybyś podeszła do tego działania z poziomu akceptacji swojej wartości, to zobacz, jak diametralnie zmienia się Twoje całe działanie. I teraz tak, przykład tej diety, kontynuujmy. Zaczynam stosować dietę,
która jest tak naprawdę zdrowym i najlepszym sposobem odżywiania się mojego organizmu, dlatego, że jestem wartością, dlatego, że zasługuję, dlatego, że jeżeli ja siebie szanuję i ja siebie cenię, to nie będę odżywiała mojego ciała jakimiś niskiej jakości produktami. I teraz nie muszę tego robić. Ja to robię z szacunku, z poczucia odpowiedzialności za swoje zdrowie i z poczucia odpowiedzialności za swoje ciało. Zobaczcie, i teraz nawet jeżeli przychodzą jakieś pokusy takie jedzeniowe, tak, bo jesteśmy cały czas tutaj w temacie tej diety, to wówczas co się dzieje? Mi jest dużo łatwiej odmówić sobie, bo wiem, że to robię z poziomu właśnie, że ja jako wartość zasługuję na najlepszy sposób odżywiania, bo to daje mi siłę, energię i witalność do mojego życia. Całkowicie zmienia się, wychodzimy z tego schematu porównania. Ja się nie porównuję, nie katuję. Ja to robię dla siebie i dla swojego najwyższego dobra tak naprawdę. I dokładnie tak samo dzieje się ze wszystkimi dziedzinami. Ale żeby to zobrazować, przejdźmy sobie przez na przykład, ponieważ jesteśmy tutaj teraz w takiej przestrzeni estrogenu, zabiegi, tak? Jeżeli ja jestem wartością i dbam o siebie, to w momencie, kiedy decyduję się na jakieś działania, które mają być korzystne dla mojego ciała, idę na takie zabiegi bez wyrzutów sumienia, tak? Nie robię tego po kryjomu, dlatego że osoba jako osoba, jako kobieta robię to dla swojego dobra. Jestem wartością, więc na to zasługuję. Nie muszę tego ukrywać, nie muszę, bo wiecie, co się dzieje w momencie, kiedy robimy to właśnie z poziomu takiej ofiary, że ja na to nie zasługuję, więc to ukryję, zrobię to po kryjomu, tak? I wtedy całość tych działań tak naprawdę traci taką wewnętrzną moc. No bo jeżeli ja jestem kimś, kto na to nie zasługuje, to jak ja przyjmę całą energetykę, takie działanie właśnie tej energii, tego działania do siebie? Ofiara na to nie zasługuje. Więc być może ja wykonam te wszystkie zabiegi, ale w czym? W poczuciu ogromnej winy. Nie odbiorę pełnego wachlarza tego dobra, które dla mnie zostało przygotowane. Rozumiecie różnicę? Mam nadzieję, że tak, bo to jest niezwykle istotne. I teraz zobaczcie. Tak naprawdę przejdźmy dalej, bo to jest bardzo ciekawe, jeżeli sobie to właśnie prześledzimy. Relacje. Jeżeli ja jestem w jakiejś toksycznej relacji, to co się wówczas dzieje? No, dzieje się tak, że jeżeli jestem w tym schemacie ofiary, to przecież to nie ja jestem odpowiedzialna za tą relację. To świat zewnętrzny dał mi tutaj, jestem męczennicą i cierpiętnicą i po prostu muszę tkwić w tej relacji. I mogę tylko narzekać, mogę tylko mieć kiepskie myśli, myśli o bardzo takiej negatywnej energii, tak? Ale jeżeli ja rozumiem, akceptuję to, że jestem wartością, to zaczynam brać odpowiedzialność za swoje życie i rozumiem, że ja mogę zacząć podejmować decyzje, które będą służyły mojemu najwyższemu dobru, które będą służyły mnie jako wartości. Zmienia się całkowicie mój sposób myślenia. Ja z poziomu poczucia swojej wartości mogę podejmować decyzje, na które zasługuję, które będą wspierać mnie jako kobietę, jako istotę. To jest absolutnie niesamowite, jak zmienia się cała energetyka naszych myśli.
jak one płyną z zupełnie innego w tym momencie źródła i z zupełnie innego miejsca w nas. Słuchajcie, samo działanie czasem fizycznie się nie zmienia, tak? Bo wracając do tej diety, ja staram się jeść lepiej, tak? I w jednym przypadku, i w drugim, ale jeżeli jest to zasilane tym poczuciem mojej wartości, tą akceptacją mojej wartości, to wówczas te działania mają zupełnie inną energię. I efekt ich najczęściej jest długotrwały i bardzo korzystny dla nas. Jeżeli to jest, wracając do tego przykładu, że ja dbam o siebie, więc korzystam na przykład z zabiegów pielęgnacyjnych, to ja tam idę bez poczucia winy. Czyli idę, działanie jest takie samo, ale wynoszę z tego znacznie więcej, niż gdybym poszła tam właśnie z tym poczuciem winy, z tym takim umartwieniem się, z tym takim nawet ukryciem tego działania, tak? I teraz zobaczcie, od razu mi przychodzi też taki na myśl, taka rzecz, jak my często właśnie, czy właśnie po takiej diecie, czy po kupieniu sobie czegoś nowego, czy właśnie po takich zabiegach upiększających, tak? Spotykamy drugą kobietę i ona mówi tak, wow, ale ekstra wyglądasz. I teraz zobaczcie, znowu dwie reakcje. Ta z poczucia winy i ta z poczucia wartości. Ta z poczucia winy powie, a nie, co ty, nie, wydaje ci się, nie, taka jestem niewyspana, taką ciężką noc miałam, nie, nie, to chyba ci się tylko tak wydaje. Natomiast ta kobieta, która akceptuje swoją wartość, powie, dziękuję ci, tak, wiesz, byłam właśnie, staram się teraz dla siebie dobrze odżywiać, kupiłam sobie w końcu tą piękną bluzkę, o której zawsze marzyłam, chodzę regularnie na zabiegi upiększające, czuję się świetnie, czuję się ekstra, tobie też to bardzo polecam, tak? Czyli zobaczcie, działania się nie zmieniają, ale efekt i energia samego działania zmienia się absolutnie diametralnie. I dokończmy jeszcze tutaj temat relacji, tak? I jeżeli ty wychodzisz z poziomu tej wartości z jakiegoś toksycznego związku, to robisz to dla siebie i efektem jest, że zmieniają się twoje myśli, masz w sobie więcej spokoju, zaczynasz doceniać każdą później, każdy dzień, czujesz wdzięczność za swoje życie i taką moc sprawczą swojego działania, co napędza cię na następne działania. Ale jeżeli nic nie zmieniasz, jeżeli tkwisz w jakiejś beznadziejnej relacji, to znowu masz niestety coraz gorsze myśli. Masz często każdy dzień wstanie rano z łóżka, ogarnięcie tego wszystkiego, no niestety stanowi pewnego rodzaju wyzwanie. Także spójrz, jak bardzo poprzez wybór, twój wybór tego, czy jesteś wartością, czy nie, czy zasługujesz na dobre życie, czy nie, determinuje wszystkie później działania w twoim życiu. Dziewczyny, powiem wam, że nie byłabym sobą, gdybym tutaj nie wspomniała o jeszcze jednej niezwykle istotnej rzeczy dla nas kobiet, czyli takiego stosunku pomiędzy nami kobietami. I teraz ja obserwuję to w wyniku mojej pracy, tak? Ponieważ pracuję z kobietami, więc mam do tego dostęp praktycznie cały czas do takiej wiedzy, do takiego doświadczeń, do takiej praktyki. I teraz kobiety, które zaakceptowały swoją wartość, zupełnie inaczej traktują drugie kobiety niż kobiety, które są w schemacie ofiary. I teraz tak, jeśli zaakceptowałaś swoją wartość, to będziesz naturalnie wspierała inne kobiety.
Dlatego, że zdajesz sobie wtedy sprawę z tego, że każda z nas właśnie w swojej różnorodności i takim indywidualnym pięknie jest wartością. Ale jeżeli ty jesteś w schemacie ofiary, jeżeli ty jesteś w schemacie poczucia winy, to nie będziesz się tak pozytywnie inspirować i wspierać inne kobiety, tylko będziesz cały czas się porównywała. No i niestety w większości wypadków to porównywanie będzie na niekorzyść dla ciebie, tak? Jeżeli ono będzie na niekorzyść dla ciebie, będzie powodowało w tobie bardzo dużo negatywnych emocji i zazdrość, i smutek, i złość, i twoje działania będą tą energią przesycone. Będziesz zamiast doceniać, wspierać, inspirować, będziesz konkurować, niszczyć, zazdrościć. I kto na tym tak naprawdę najbardziej straci? Nie wcale ta kobieta, która będzie obok ciebie, tylko ty sama, tak? Dlatego, że to ty jesteś tą osobą odpowiedzialną za swoje emocje, za swój stan energetyczny. Jeżeli masz w sobie dużo takich negatywnych emocji, no to wiadomo, tworzysz jeszcze więcej negatywnych emocji, tak? I z negatywnego stanu energetycznego nie zbudujesz pozytywnego życia, tak? I teraz zobacz, znowu to wszystko tak naprawdę rozbija się, rozpoczyna się, fundamentem jest ta akceptacja tego, że ty jesteś wartością. I każdy człowiek w twoim otoczeniu również jest wartością. I razem, wspólnie możecie się wspierać, a nie ze sobą konkurować i niszczyć się wzajemnie, tak? To nie chodzi o to, aby zdmuchnąć czyjeś światło, żebyś ty świeciła piękniej. To chodzi o to, żeby jak najwięcej wokół nas kobiet, świeciło własnym, przepięknym blaskiem, bo wtedy wszystkim będzie jaśniej dookoła, prawda? Ja stworzyłam taki... ciężko to nazwać, może teorią to nazwę, właśnie schematu pionowego i schematu poziomego pomiędzy kobietami. Schemat pionowy to jest schemat, kiedy jedna czasem depcze drugą, właśnie krytykuje, że chce stanąć wyżej. To jest właśnie taki schemat konkurencji, to jest taki schemat właśnie tego działania z pozycji siły, z pozycji ofiary, tak? Natomiast drugi schemat to jest schemat poziomy, kiedy my, kobiety, zdajemy sobie sprawę z własnej wewnętrznej mocy, z tej niesamowitej indywidualności i zamiast jedna drugą niszczyć, to jedna staje obok drugiej i korzysta, inspiruje się wzajemnie, korzystając ze swojej wewnętrznej mocy. I bardzo bym chciała, aby między nami kobietami właśnie ten schemat poziomy stał się czymś normalnym, taką naszą codziennością. Natomiast nie jest to możliwe, dopóki będziemy wewnętrznie czuły właśnie to, że jesteśmy gorsze. Jeżeli my wewnętrznie nie zaakceptujemy tej swojej wartości, bo wiecie, że jesteśmy lustrem, tak? I jeżeli ty nie czujesz się wartością, to nie zauważysz tej wartości w innych ludziach dookoła ciebie. Natomiast chciałabym jeszcze, abyście pamiętały jedną rzecz, że kobieta jest tak naprawdę centrum energetycznym swoich rodzin. I ta praca nad poczuciem własnej wartości jest nie tylko ważna dla niej samej, choć to jest oczywiście fundament, tak? Ale jeśli ty zaakceptujesz tą wartość, to będziesz mogła przenieść to na swoje dzieci, na swoich partnerów, na swoje dalsze i bliższe otoczenie. Dlatego, że wytworzysz
przepiękne, pełne takiej wspierającej energii pole. I ktokolwiek w tym polu Twoim się pojawi, on będzie czuł. Nie będzie wiedział do końca, o co chodzi, ale będzie czuł, że Ty jesteś właśnie, że Ty jesteś wartością i on przy Tobie w wyniku działania właśnie tego pola będzie również czuł się wartościowy. Ludzie mogą zapomnieć, jest takie piękne powiedzenie, co mówiłaś, co robiłaś, ale nigdy nie zapomną, jak przy Tobie się czuli. I teraz przekładając to właśnie na nasze rozważania tutaj o poczuciu winy albo poczuciu właśnie wartości, jeżeli Ty sama w sobie wykonasz tą absolutnie przepiękną pracę, którą jest akceptacja tego, że Ty jesteś wartością, to Twoje wewnętrzne światło, Twoja wewnętrzna moc będzie rozprzestrzeniała się na całe, nie tylko Twoje życie, ale też życie Twoich najbliższych. Praca, która jest do wykonania, nie jest być może najłatwiejsza, ale każde działanie, które zrobisz w tym kierunku, będzie procentowało absolutnie wspaniale właśnie w Twoim życiu i w życiu Twoich najbliższych. Dziewczyny, mam nadzieję, że to wszystko, co Wam powiedziałam, było dla Was właśnie wartością, taką, że otworzyło pewne miejsca w Waszych sercach, pewne takie, stworzyło takie myśli, wow, a może ja jednak jestem wartością. Jeżeli chociaż przez chwilę przyszło Ci do głowy takie pytanie, to ja Ci mówię, jesteś. Jesteś kimś absolutnie wyjątkowym. Jesteś stworzona z energii czystej miłości i jesteś absolutnie tą czystą miłością. Tylko musisz teraz to sobie przypomnieć. Musisz dostać wiedzę, tak? Do tego, aby wejść w swoje wewnętrzne źródło mocy. I pamiętaj, że moc nigdy nie działa przeciwko czemuś. Moc jest tak potężną siłą, która w każdej sytuacji znajdzie takie rozwiązanie, które będzie rozwiązaniem, gdzie wszyscy będą wygranymi. Nikt nie będzie poszkodowany, nikt nie ucierpi. Bo moc właśnie charakteryzuje się tym, że nigdy nie działa przeciwko czemuś. I teraz moim zdaniem edukacja, właśnie rozwój siebie sprawia, że my znajdujemy drogę do tego wewnętrznego źródła mocy. I w momencie, kiedy podejmiecie decyzję, że wychodzicie z tego schematu ofiary, że wasze decyzje są ważne, że wy jesteście dla siebie ważne, to wchodzicie w zupełnie inną energię. Nie jesteście już wtedy ofiarą świata zewnętrznego. Nie oddajecie tej swojej mocy do świata zewnętrznego. Nie pozwalacie przypadkowym ludziom, przypadkowym zdarzeniom, przypadkowym sytuacjom decydować o waszym stanie energetycznym. To jest to prawdziwe wejście w swoją wewnętrzną moc. Wy wiecie, że to wy o tym decydujecie. I co? I życzę wam, aby najpierw takie momenty zdarzały wam się coraz częściej. A potem, kiedy to wszystko się zintegruje, kiedy w wyniku ilości powtórzeń tego, tak, że to ja decyduję, to ja mam w sobie moc, to ja jej nie oddaję do świata zewnętrznego,
ten stan towarzyszył Wam w coraz większym wymiarze czasu, coraz częściej, coraz i w coraz większym zakresie, tak? Przyszedł czas, żebym powiedziała Wam, jak ja to robię, tak? Jak ja pracuję ze sobą, bo ja ze swoją wewnętrzną mocą pracuję cały czas i pracuję z dostępem do swojego wewnętrznego źródła mocy, pracuję cały czas i pracuję też z innymi kobietami, aby dać im właśnie tą wiedzę, aby one mogły wejść w tą swoją wewnętrzną moc. I robię to na kilku poziomach. Jestem twórczynią kart afirmacyjnych, kart mocy właśnie, które są takim pokarmem dla naszego umysłu, dlatego że to my decydujemy o jakości naszych myśli. Jestem twórczynią kart wdzięczności, czyli takiego pokarmu dla naszej duszy, tam gdzie wdzięczność jest najpotężniejszą siłą i bardzo szybko zmienia właśnie ten nasz stan energetyczny. Potrafi z takiego bardzo ciężkiego, takiego niskiego stanu energetycznego wdzięczność potrafi nas w jednej sekundzie wyprowadzić w taki absolutnie topowy stan właśnie poprzez wdzięczność, poprzez uświadomienie sobie tego, jak wiele masz, tak? Oraz jestem też twórczynią platformy internetowej właśnie dla kobiet, gdzie codziennie rano odbywam takie półgodzinne lekcje z moimi kobietami, które platforma się nazywa Przestrzeń Mocy, tak, które właśnie w tej przestrzeni mocy się spotykamy codziennie rano, aby każdego dnia właśnie budować tą drogę do swojego wewnętrznego źródła mocy. Powiem Wam, że kiedy tak naprawdę my mamy też dojście do tego wewnętrznego źródła mocy, kiedy przestawimy się z brania na dawanie. I to jest też wartość, która jest niezwykle istotna i o niej bardzo często właśnie w tej przestrzeni mocy mówię, przypominam, bo my o tym po prostu zwyczajnie w pędzie życia codziennego zapominamy. Ale jeżeli codziennie rano ustawiamy się na właściwy kurs, na tą wysoką energetykę, na to właśnie pozytywny sposób postrzegania naszego życia, to cały później dzień zupełnie inaczej nam przebiega. A jeżeli jeden dzień przebiega inaczej, kolejny dzień przebiega inaczej i kolejny dzień przebiega inaczej, to co się dzieje? Nasze całe życie zupełnie zmienia swoją taką energię, tak? Słuchajcie, chciałam Wam jeszcze tylko powiedzieć, że jeżeli podobał Wam się ten wykład, ja również, możecie się ze mną skontaktować i ja mogę taki piękny, motywujący wykład zrobić dla Waszych klientek w Waszych gabinetach. Chętnie do Was przyjadę, chętnie na takich spotkaniach na żywo, jest niesamowita energia, chętnie podmucham skrzydła Waszych klientek, podmucham Wasze skrzydła, chętnie podzielę się wiedzą na temat dostępu do takiego źródła naszej wewnętrznej mocy. I pamiętajcie, jest to niezwykle istotne i tak jak Wam już wcześniej powiedziałam, jeżeli Ty masz w sobie światło, to w Twoim otoczeniu tego światła jest coraz więcej. Im więcej nas będzie świeciło tym wewnętrznym blaskiem, tym wszystkim nam będzie coraz jaśniej, coraz widniej i coraz piękniej. Ale cała praca tak naprawdę zaczyna się od nas. I zaczyna się to od naszej decyzji i od naszego wyboru, aby wyjść z poczucia winy, aby wyjść z tego schematu ofiary, aby wejść w swoją wewnętrzną, naprawdę potężną, kobiecą moc. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas. Ściskam Was ogromnie i pamiętajcie, że jesteście absolutnie niesamowite i wszystko zaczyna się tylko i wyłącznie od tego, abyście to zaakceptowały.
abyście zaakceptowały swoją wartość, a zacznie się zmieniać całe wasze życie. Buziaki, uściski.